tutaj mieszkał generał, to, to było wszystko jedna działka i mieszkaliśmy, mieszkał przez płot, ale no tutaj powstała taka pseudodroga, troszeczkę taka zachwaszczona, nieużywana. Panie Janie, ja prosiłbym o, o zapoznanie tutaj z historią, jeżeli dobrze, można. Dobrze, więc w 1941 roku, wszyscy znamy datę 22 czerwca, tu było pełno wojska niemieckiego wszędzie, bo szykowali się na wschód. Ale 22 już nie było ani jednego. I zaraz po tym, niedługo, w tym domu pojawił się cywilu. Pan w średnim wieku, szpakowaty, z bujną czupryną i obok niego dwie młode kobiety. Czyli to był najzwyklejszy człowiek ze świecie, bo podobały mu się ładne dziewczyny. No, ale mieszkali pan szpakowaty w średnim wieku, nazywał się tutaj Józef Okołowski. Oczywiście nie mógł się nazywać Grotrowecki, bo byłoby dekonspirowane w całe wszystko. Wobec tego pan Józef Okołowski mieszkał tutaj kolejką wąskotorową, jeździł do Warszawy, bo innej komunikacji nie było. I jak miał czas wolny, a na pewno miał trochę wolnego czasu, chodził z wędką na ryby nad Wisłą. Oczywiście nic nie złapał od rybaków, kupował rybę i przychodził do domu, żeby się młodym kobietom pochwalić, że on potrafi. No, było to jakiś czas. Oczywiście myśmy nie wiedzieli, kto to jest, bo przecież w warunkach konspiracyjnych nikt nie mógł wiedzieć, a im się mniej wiedziało, tym było bezpieczniej. Dlatego w niedługim czasie towarzystwo całe, które tu było, przepraszam za to, za słowo towarzystwo, wyjechali, bo mieszkanie człowieka o wielkiej figurze nie mógł mieszkać długo w jednym miejscu. Stąd wyniósł się do Lasek, bliżej Kambinosu. Tam była potężna partyzantka. Tam potrzebny był dowódca. Był tutaj i już nie zdążył wrócić, bo w Warszawie został aresztowany, więziony za Sachsenhausen. I myśmy o tym nic nie wiedzieli, bośmy się ciągle pytali, gdzie jest pan Okołowski. Oczywiście nikt nam nie mógł odpowiedzieć. Po wojnie dowiedziałem się, że pan Okołowski prawdopodobnie jest w Anglii, bo przecież nie konspiracja już była, ale blokada pamięci narodowej. I z tego tytułu dowiedziałem się, że pan Józef Okołowski to był generał Grotrowecki kilkadziesiąt lat po wojnie. No przesada kilkadziesiąt, może kilkanaście. Oczywiście mój ojciec w szczególności był zainteresowany, bo ja, kiedy pan Okołowski miał 40 parę lat, ja miałem 16. Nie było możliwości, żeby wiedzieć wszystko, co tylko można było się dowiedzieć. Natomiast rodzina, która przyjechała tutaj po wojnie, kiedy Laski były zlikwidowane, no to już była znajomość taka bardzo dość, no, sąsiedzka. I w końcu zapytałem kiedyś, powiedzcie mi, kto to jest generał? A to ty nie wiesz? A skąd nie ma wiedzieć? Przecież mi tego nigdy nie powiedział. To był generał Stefan Rowecki Grot. Od tamtej pory wszystko wiedziałem, co się działo w czasie wojny. No bo innej możliwości nie ma. Konspiracja jednak była
żelazną zasadą. Dzięki temu myśmy wszyscy wiedzieli, natomiast o tym miejscu Niemcy nic nie wiedzieli. Nigdy nie było żadnej kontroli, żadnej rewizji, żadnego jakiegoś dochodzenia. To tyle, co miałbym do powiedzenia Państwu. To bardzo dużo, Janku. Janku, mówię do Ciebie, Janku, ponieważ my jesteśmy sąsiadami, jesteśmy na Ty, sam mi zaproponował. Natomiast, żeby było taka zbieżność, dzisiaj jest Piotra i Pawła, prawda? Wszystkim, w ogóle Piotrom i Pawłom życzymy wszystkiego najlepszego. Są ręce w górę. Nasz sąsiad. I Janku, to jest, pewnie nie widziałeś, więc chciałbym Ci pokazać i oczywiście Państwu do wyglądu. To jest kopia testamentu generała, którą dostaliśmy za pomocą poczty internetowej. Nie, zaraz wytłumaczę. Tylko dostaliśmy ją od... uciekło mi teraz nazwisko, ale z Leszna, z pułku imienia Grota Roweckiego, od Waldemara Handke. Pozdrawia wszystkich Państwa. Testament i zapis willi Jerzewo. I właśnie data jest 20 października 1942 roku. Czyli jeszcze przed schwytaniem już zapisał ją w testamencie. I tutaj właśnie jest drugie imię Paweł, bo Józef Paweł Okołowski, czyli też dzisiaj miałby imieniny, ten pseudonim. Natomiast to jest pismo generała, to sprawdzili grafolodzy, to jest wszystko, można sobie zobaczyć, tobie Janku pokazuje. Także dziękujemy Ci i dziękujemy... Ja jeszcze mogę dwa słowa powiedzieć? Tak, bardzo proszę. Bo to jest też ciekawa historia. Dlaczego? W tym domu w czasie zmiany, jakie nastąpiły w Polsce z zachodniej na wschodnie, to tu były wywrot nad Wisłą, jednostki polskie, które były na froncie. To jest bardzo ciekawe, proszę słuchać. Tu było w tym domu, był sztab batalionu, oczywiście polskiego, ale mówiło się kombat batalionu. Bo komendant batalionu słowa po polsku ani słowa nie rozumiał. No takie było wojsko polskie wtedy. Było to przez pół roku, a Arek to mówił. Kuchnia była w garażu, gdzie żołnierzom wożono zupę na front, nad Wisłą, na wyspy Wiślanej. Raz dziennie tylko dostawali zupę. I o tą zupę no, szli do Berlina. Dziękuję. Ale jeszcze nie powiedziałeś, że wprowadzili tutaj, bo to właściwie Sowieci tu byli, aha, prawda? Jeszcze chodzi właśnie o to, że no cóż dużo mówić. Wojna ma swoje prawa i wojna ma swoje obyczaje. Na górze był sztab batalionu, a na dole stały konie. Na posadzkę, na parkiecie dębowym, dębowo-brzozowo-machoniowym, który jeszcze przetrwał, bo jak widać prawa strona jest oryginalna tej willi, można powiedzieć, ale lewa już, prawda, nie. Ale my doprowadzimy do tego, żeby i lewa wyglądała tak jak prawa. Brawo! Dziękujemy Ci, Janku.